Dzień dobry, nazywam się Maciej Marasz, witam szanownych fizyków w Polsce. Chciałbym tutaj opowiedzieć o bardzo ważnym zjawisku, jakie występuje w bardzo prosty sposób w niesamowitym eksperymencie pana Michelsona Morley'a. Ten eksperyment jest osią współczesnej fizyki. Uważam, że dowód, który tutaj przedstawię, powinien wstrząsnąć światem fizyki. Zwróćcie uwagę, Ziemia. Mamy żarówkę, stoi żarówka u was na stole, w kartoniku. Ten kartonik jest zamknięty. Na końcu kartonika znajduje się błona filmowa. Zwróćcie uwagę, że Ziemia i Słońce obracają się względem jakiegoś punktu w przestrzeni kosmicznej. Ziemia rotuje dookoła Słońca, Słońce i Ziemia rotują dookoła galaktyki. Zwróćcie proszę uwagę, że żarówka ze względu na obrót omega występuje pewien promień tego obrotu i żarówka znajduje się na innym promieniu, a ekran znajduje się na innym promieniu. Rysujemy linię prędkości. Zgodnie z wszelkimi prawidłami fizyki mamy dwie różne prędkości, czyli żarówka znajduje się w prędkości V1, a ekran znajduje się przy prędkości V2. Między tymi obiektami dochodzi do zjawiska Dopplera, które jest bardzo dobrze znane całej fizyce. I ogromnym kłamstwem jest puszczanie Michelsona Morley'a i mówienie, że jest to test, który potwierdził zasadę względności, teorię względności Einsteina. To są kłamstwa. Zobaczcie, ta żarówka porusza się względem punktu, który jest bardzo, bardzo daleko, względem punktu X1. Żarówka wysyła sygnał światła, ale to światło już nie porusza się razem z żarówką dookoła tego punktu. Światło rozchodzi się izotropowo, przestrzennie względem punktu, w którym zostało wysłane. Kula światła rozchodzi się względem tego punktu, a nie względem pozycji żarówki. No bo nie ma żarówka, jeżeli poruszałaby się żarówka z aureolą światła, oznaczałoby to, że istnieje prędkość światła plus prędkość żarówki. A takie fakty w fizyce nie mają miejsca. Pudełko narysowałem schematycznie w taki sposób i tyle. To jest zjawisko Dopplera. Wszystko zależy, pudełko może być równoległe do promienia, może być prostopadłe do tego promienia, wtedy wychodzą różne prędkości, wtedy mogą wyjść tutaj równe prędkości. Bardzo ważne jest, aby powtórzyć test Michelsona Morley'a w wersji bardzo długiego ramienia i wykonać dwa eksperymenty. Tę samą żarówkę należy użyć przy bardzo długim ramieniu i bardzo krótkim, maksymalnie krótkim ramieniu, tą samą żarówkę. Różnice zarejestrowanych częstotliwości należy porównać, ułożyć proporcje Thalesa i wywnioskować, że się obracamy w kosmosie. Z bardziej ciekawszych rzeczy, które mam wam jeszcze do pokazania, jeżeli robicie zdjęcie tej oto świeczki, to ona będzie miała różne rozmiary i różne kolory, bo dojdzie do zjawiska Dopplera. I właśnie będziecie mogli to mierzyć, jeżeli zrobicie to trzema aparatami identycznymi, to powiecie o tym ruchu absolutnym wszystko. Jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz. Pan Maxwell powiedział, że światło popycha obiekty. Wykorzystuje się to zjawisko do odpychania, do żaglowania świetlnego. Wszystkie satelity mają po prostu taki duży żagiel, który się rozkłada i wykorzystują promienie słoneczne do tego, żeby się odpychać po prostu od nich. Zwróćcie uwagę, że światło w zamkniętym pudełku popycha powietrze, a powietrze tańczy jak baletnica. Jest inercja powietrza jest bardzo ważna dla całego testu, ponieważ energia popycha powietrze, które ma różną inercję w różnym kierunku. I tutaj na obwodzie tego pudełka zlokowaliśmy film, błonę filmową i ta błona filmowa różnie się naświetli od tej samej żarówki. Błona filmowa jest rozłożona przestrzennie, kuliście, po to, żeby po prostu popatrzeć sobie, gdzie będzie najjaśniejsze miejsce, gdzie będzie najciemniejsze miejsce, tam energii było jak najwięcej zużyte na pracę. Po ilości dżuli, po ilości lumenów powiecie sobie, gdzie jest ten daleki, daleki punkt w przestrzeni kosmicznej, względem którego się obracamy. Po co to wszystko? W czasie moich prac, od około 3 lata pracuję nad problemem, stworzyłem
bardzo ciekawą ideę zegarka dynamicznego. To powstało niedawno. O, przepraszam, to jest tutaj. Proszę bardzo, pan Maxwell powiedział, że w tym roku powiedział, że promienie popychają żagiel. Tutaj powiedziałem ja, że różne kolory mają różną siłę światła. To jest znany fakt z fizyki. Ale Michelson-Morley w wersji dynamicznej, czyli w wersji takiej, jak duża siła popycha ekran w czasie tego eksperymentu, to jest moje rozwiązanie. Żarówka będzie popychała astronomów, tego astronoma inaczej, tego astronoma inaczej, tego astronoma inaczej i tego astronoma inaczej. Oni zarejestrują inną jasność. Żarówka również popycha samolot, tylko robi to z różną wartością. Zależy to wszystko od prędkości samolotu. Samolot A leci wolniej, żarówka nadała sygnał w tym punkcie. Samolot B leci szybciej, też żarówka jego nadała w tym punkcie, ale on zarejestruje to troszeczkę dalej. A ten samolotik troszeczkę bliżej. Będą miały inne natężenia. Zwróćcie uwagę na taki fakt. Facet biegnie dookoła Ziemi. Działa na niego siła odśrodkowa. Jeżeli postawicie dwie masy na stole, zechcesz je zderzyć, będzie to siła odśrodkowa. Jak ważne jest wytłumaczenie tego absolutnego promienia obrotu, czyli znalezienia tego centrum, wokół którego się obracamy. Zwróćcie uwagę, że każdy ruch na Ziemi jest wykonywany nie według centrum Ziemi, to jest lokalny punkt obrotu, taki widzimy, taki sobie wyobrażamy, ale według absolutnego promienia bezwzględnego dotyczącego średniego środka rozkładu masy wszechświata. I ten człowiek, na niego działa siła odśrodkowa właśnie względem tego punktu zerowego. Zegary atomowe chodzą względem tego punktu, bo każdy mały elektron to bardzo szybko poruszający się człowiek, to możecie porównać, to są dwa ciała. Jednak ich prędkość jest bardzo szybka, a prędkość we wzorze na siłę odśrodkową jest w kwadracie. A one mają bardzo małą masę, one są bardzo wyczulone na wszelkie zmiany po prostu promienia. I to odkryto, i to zbadano, to tylko nazwano to teorią względności. Bzdura totalna, nie ma jakiejś rewolucji w czasie, w przestrzeni. Po prostu zmieniono promień, ten odległości od Ziemi i zmienił się układ pracy zegara atomowego. Ale to jest właśnie główna przyczyna. Zapraszam do współpracy naukowców w Polsce. Dwóch braci wystartuje, jeden zostanie na planecie. Ten będzie najstarszy, ten będzie średnio, a ten będzie najmłodszy. Wszystko zależy od kierunku ruchu względem i tej strzałki prędkości. I tutaj, czy to jest V0 plus V1, czy V0 minus V1, bo zmienia się siła odśrodkowa względem tego punktu. Inaczej chodzą zegary biologiczne. W każdym organizmie żywym znajdują się elektrony i te elektrony, na nie działa siła odśrodkowa i różnie ważą. To powoduje prędkość. To są realne efekty, które mogą mierzyć wszyscy biolodzy. Zapraszam do współpracy polskich naukowców. Szukajcie tutaj kontaktu ze mną. Proszę o kontakt. Dziękuję, pozdrawiam.